Zapraszam dzisiaj Państwa do sklepu z kaszmirem na ulicy Sławkowskiej w Krakowie. Dobry, my jesteśmy niewielką krakowską firmą, jak Pani wspomniała, mieścimy się na ulicy Sławkowskiej i firma składa się z trzech części, to znaczy to jest pracownia krawiecka i dwa butiki pod numerem 22 i pod numerem 18. W pracowni krawieckiej oferujemy własne wzory i własne tkaniny. Są to tkaniny szlachetne, głównie jedwabie oraz kaszmiry, wełny, ewentualnie bawełny. Stronimy od tkanin, które są wykonane z tworzyw, z materiałów sztucznych. W pracowni można sobie zażyczyć odszycia czy sukienki, czy płaszcza według własnego wzoru, albo ze wzoru, który my przedstawimy. Zawsze mamy gwarancję tego, że jeżeli uszyjemy na własny rozmiar, no to będzie to idealnie dopasowane i będzie idealnie współgrało z naszymi potrzebami. Szyjemy również na potrzeby naszych dwóch butików, również z tkanin naturalnych. Specjalizujemy się właśnie, jak wspomniałam, w jedwabiach. Jedwab jest tkaniną, która jest niesłychanie luksusowa i niesłychanie komfortowa w noszeniu, natomiast jest to tkanina szalenie trudna do szycia. Natomiast my możemy pochwalić się najwyższą jakością i wzorów, i bardzo wysoką jakością tkaniny jedwabnej i końcowego wykonania. Tu trzeba wspomnieć, że wszystkie tkaniny, nieważne z czego, jakie to są tkaniny, czy to jest jedwab, czy to jest kaszmir, czy to jest wełna, czy to jest nawet poliester, od którego, jak wspomniałam, że stronimy, on może mieć bardzo różną jakość. W tej chwili jakość jedwabiu niesamowicie, tak kolokwialnie mówiąc, poszła w górę. Wynika to z technologii jego przetwarzania. My jedwab głównie sprowadzamy z Włoch, czasami z Francji, i to jest jedwab, który rzeczywiście fantastycznie się użytkuje. On się nie mnie, jest naprawdę trwały, bardzo też przyjemny w użytkowaniu. I jedwab, podobnie jak wiele tkanin naturalnych, nie wymaga intensywnego prania. Natomiast trzeba wiedzieć, jak do niego podchodzić. Dobrze jest, jeżeli my ubrań na przykład z jedwabiu, czy kaszmiru, czy wełny nie nosimy dzień po dniu, tylko dajemy mu, tak mówiąc potocznie, po prostu odpocząć. I te tkaniny czy te dzianiny nie łapią zapachów, więc one nie wymagają tego, żeby po każdym użyciu trzeba było je prać. Wystarczy często, że po prostu je odwiesimy gdzieś tam na wieszak i one pozbywają się zapachów. Nawet jeżeli pójdziemy na imprezę, gdzie jest dużo dymu papierosowego czy różnych zapachów takich kulinarnych, to wtedy to dosłownie po kilku godzinach te zapachy znikają. Tak samo zresztą jest z dzianinami właśnie, czy z merino, czy z kaszmiru. One tak samo się zachowują. Nie łapią zapachów, są bardzo przyjemne do noszenia. Nie wymagają tego, żeby po każdym użyciu trzeba byłoby je uprać. Bo nawet bawełna, która jest tkaniną naturalną, czy dzianiną naturalną, no niestety, ale po jednym użyciu musimy natychmiast prać. A jakie rodzaje garderoby można kupić u Państwa w sklepach? Mówię, płaszcze z jakich materiałów są wykonane? Sweterki z jakich materiałów są wykonane? Płaszcze są wykonane z wełny, z alpaki, z kaszmiru i z mieszanek tych. One są bardzo delikatne, mięciutkie i przede wszystkim bardzo lekkie. One są bardzo lekkie i są, można powiedzieć, że są prawie że niezniszczalne. Ja zawsze mówię, że jedyną ich wadą jest to, że mogą się znudzić. Dlatego, że proszę zobaczyć, ten płaszcz, ja chodzę, nie wiem, piąty rok i tak jakbym go kupiła przedwczoraj dosłownie. Dokładnie. Prezentuje się cały czas fantastycznie. Nawet jak on się, to jest kaszmir akurat, nawet jeżeli on się zmoczy, jak odwieszam na wieszak i po prostu schnie, przywraca kształt, nie deformuje się po prostu. I cały czas prezentuje się znakomicie. Dbamy też o to, żeby podszewki też były dobrej jakości. Żeby to były podszewki naturalne. Zauważyłyśmy taką też ogólną tendencję w firmach nawet znanych, że nawet jeżeli czy płaszcz, czy sukienka jest uszyta z tkaniny naturalnej, to często podszewka jest z poliestru, co w ogóle jest zupełnie niezrozumiałe, bo im bliżej ciała, tym bardziej to nasze ciało potrzebuje, żeby tkanina była naturalna. A sweterki, słyszałam, widziałam też, że Państwo współpracujecie z firmą, która własnoręcznie
dzierga, sweterki. Tak. Z jakich one są materiałów i jak nazywa się firma? Firma nazywa się Golden Lizard. To jest firma jednoosobowa i to jedna osoba, pani Małgorzata, jest autorką wszystkich tych wzorów. Wzory są niepowtarzalne. Wszystkie włóczki, które ona stosuje, też są naturalne. To też są alpaki, jedwabie, bawełny, wiskozy. Wszystko to, co jest przyjemne dla ciała. A skąd sprowadzacie państwo kaszmiry i inne naturalne materiały? W ogóle kaszmir pochodzi głównie z Mongolii, pochodzi też z Chin, pochodzi również z Pakistanu. Natomiast firmy, które przetwarzają kaszmir, w głównej mierze, w dużej mierze mieszczą się we Włoszech. I my właśnie sprowadzamy od firmy, która się nazywa Loro Piana, to jest w ogóle numer jeden. Wszyscy byśmy sobie życzyli, tak, to jest doskonałej jakości. Natomiast my sprowadzamy od firmy, która się nazywa Papi Fabio. To jest jedna z najlepszych firm, które przetwarzają kaszmir i on również jest właśnie doskonałej jakości. Bardzo dużo, zresztą od nich sprowadzamy nie tylko kaszmir, sprowadzamy również wełnę merino. To jest firma, która w ogóle zajmuje się przetwarzaniem różnych włókien naturalnych i ma szereg certyfikatów. Natomiast dla nas produkuje już gotowe wyroby z tych właśnie włóczek firma, która się nazywa Knitons. To jest firma łódzka. Także to też tutaj zachęcamy, dlatego że to też wszystko powstaje w Polsce. Tak, widziałam kilka sweterków właśnie z tej polskiej łódzkiej firmy. Tak. Tu też jak państwo na przykład do nas by dotarli, to można zauważyć, że też kaszmir kaszmirowi nie jest równy, że niektóre kaszmiry są bardzo delikatne, bardzo mięciusieńkie, inne są no takie powiedzmy sobie trochę bardziej twarde. Zależy to od tego, czy są na przykład barwione, bo są kaszmiry organiczne i są, to są w kolorach beżowym, takim śmietanowym, brązowym i bardzo rzadko szarym. I akurat w momencie, kiedy producent nie dodaje żadnego barwnika, to też te kaszmiry są delikatniejsze. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, z jakiej części też ciała kozy kaszmirskiej pochodzi kaszmir, jakiej długości są włókna. Im włókna są dłuższe, tym jakość też tej przędzy kaszmirowej jest wyższa. Zależy też od tego, czy już gotowy wyrób musi być odpowiednio wyprany i wysuszony, zanim trafi do końcowego odbiorcy. Okazuje się, że w naturalnych warunkach, jeżeli nie są te włókna traktowane chemikaliami, one muszą się spilingować. Jest to naturalny proces. Odbiorca często końcowy oczekiwałby, że nie będzie żadnego peelingowania. No niestety, jeżeli chcemy mieć włókno takie naprawdę naturalne, to musimy przetrwać ten pierwszy etap, kiedy on się trochę peelinguje, zaopatrzyć się w dobrą maszynkę po prostu do golenia. I ja po prostu robię tak, że codziennie patrzę, czy coś tam się, jakieś kuleczki się nie pojawiły, usuwam i w ten sposób dbam o kaszmir. A jeszcze słyszałam w trakcie przymierzenia sweterków, pani powiedziała, że baby alpaka jest dekatyzowana. Co to oznacza dla nas klientów później w trakcie noszenia? To właśnie dotyczy to po prostu prania. Chodzi o to, że wyrób końcowy jest uprany i wysuszony. Czyli potem nie będzie niespodzianki, że jeżeli nabywca wypierze sobie ten sweterek, że on się w jakiś sposób zmieni. Aha, to po prostu na tym to polega. Praktyczne podejście, tak, wtedy tak, jesteśmy pewni, że nie wyciągniemy tak ubranka dla pięciolatka. Zgadza się. No i tutaj dochodzimy właśnie do dbania o te naturalne włókna. Tak jak wspomniałam, one nie wymagają tego, żebyśmy codziennie prali takie sweterki. Natomiast najlepiej jest wyprać je rzeczywiście ręcznie, w jakimś delikatnym detergencie albo celowo do tego przeznaczonym. Ja na przykład piorę po prostu w szamponie Bambino. I to w dziecięcym szampon. To się doskonale sprawdza. Potem najlepiej jest wykręcić to po prostu w ręczniku, tak jak to się kiedyś też praktykowało. I najlepiej, żeby to było na płasko rozłożone i pozwolić sobie spokojnie po prostu doschnąć. Ja też zwracam bardzo pilną taką uwagę na to, żeby dwa razy do roku bardzo dokładnie posprawdzać wszystkie naturalne sweterki, płaszcze, no, bo to, co jest, no powiedzmy sobie, taką wadą tych naturalnych włókien jest to, że lubią je mole.
i nawet jeżeli my nie mamy moli, to te mole lubią po prostu przylecieć do nas z zewnątrz i zasiać naprawdę duże spustoszenie w tych rzeczach, a te rzeczy nie są tanie. Widziałam u Państwa w sklepie piękną, przepiękną biżuterię. Kto ją produkuje? To też jest biżuteria autorska, Agnieszka Sordyl. I to jest biżuteria zrobiona z naturalnych kamieni. A można kupić od razu u Państwa w sklepie, przymierzyć i od razu kupić? Czy Można też przez stronę internetową. Też często robimy takie spotkania z panią Agnieszką, także klientki przychodzą, oglądają, wtedy mają dostęp do większej ilości tych wyrobów, ale też czasem klientki mają swoje jakieś pomysły i też pani Agnieszka je realizuje. To znaczy, że klientki często do Państwa wracają. Macie Państwo stałych klientów. Tak, zdecydowanie. Duże grono. Tak. Proszę mi powiedzieć, dlaczego, znaczy, co się najczęściej powtarza, dlaczego wracają właśnie po produkty, po ubiory z Waszej firmy? Jakość. Głównie jakość. I to, że klientki podkreślają to, że po prostu użytkują te rzeczy. No też możemy się pochwalić tym, że osoby, które pracują w butikach, potrafią doradzić, potrafią zrobić pewne zestawy. Także to, co panie kupują, to nie jest w oderwaniu od tej garderoby, która jest w szafie, tylko chodzi o to, żeby też się dopasowała. To znaczy, że tak naprawdę możecie zaproponować taką fachową stylizację, tak, przez stylistkę. Tak, tak. To znaczy, że wasze usługi są na najwyższym poziomie, z, tak, z tego wynika i jest to taka już globalna, wręcz całościowa, podejście do klienta, całościowe, tak, od podstaw. Tak. Od takiego od początku, od prawie, że można powiedzieć, od samej skóry, przez kolejne warstwy ubioru. A jeszcze chciałabym wrócić do sweterków, no bo mamy teraz, jeszcze jest okres zimowy i te cieplejsze części garderoby są częściej kupowane. I oczywiście te sweterki są w pięknych kolorach, super modnych lub klasycznych i to jest oczywiście dla osób, które lubią tak zwane kolory ziemi, ale również te cudowne różowe kolory, czy czerwone kolory, czy nawet żółcie, fiolety przepiękne, również u Państwa goszczą. Jakie kolory, powiedzmy, najczęściej wybierają klienci? W tej chwili to jest fuksja i zieleń. Fuksja i zieleń. Fuksja i zieleń, tak. Głębokie zielenie, tak. Cudowne. A bo widzę, że jeszcze Państwo macie też sukienki. I powiedzmy, że takie na co dzień, tak, bardziej biznesowe, czasami wieczorowe. Czego klientki, jeżeli chodzi o klientki tak zwane tak sukienki, to jakie fasony sukienek najczęściej klientki wybierają? Bardzo często to są tak dzienne. My zresztą podążamy w takim kierunku, żeby to nie były. Bardzo często klientki poszukują sukienek na jakąś okazję. Natomiast my zawsze staramy się, żeby to nie były takie sukienki jednorazowego użytku. Żeby one, w zależności od tego, jakie dodatki dobierzemy, żeby mogły służyć na różne okazje. I no, chodzi o to, żeby jeżeli klientka wydaje konkretną kwotę, żeby rzeczywiście potem przełożyło się też na praktyczność. To też jest jeden z powodów, dla którego klientki do nas wracają. Że to są rzeczy wygodne i praktyczne. Że mogą służyć, ta sama rzecz może służyć na jakieś wyjście, na przykład na wesele, ale może służyć do pracy, może służyć na wyjazd wakacyjny. Wręcz nawet oferujemy takie usługi, że na przykład młode kobiety szyją sobie sukienki na ślub. To są zupełnie inne sukienki. To nie są sukienki w stylu takiej księżniczki, tylko zazwyczaj są to sukienki dziewczęce. Potem wystarczy na przykład je skrócić i to jest sukienka, która będzie służyła normalnie do chodzenia na co dzień. Także my bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, do tej praktyczności, do tej codzienności, bo uważamy, że okazja jest raz, a my potrzebujemy się też ubrać, wyglądać pięknie po prostu na co dzień. A jakie rozmiary Państwo posiadacie w swoim asortymencie? Bo też często klient w komentarzach kobiety pytają, no ale co z dużymi rozmiarami? Czy od jak najmniejszych rozmiarów do jak największych Państwo posiadacie ubiory? To znaczy, jeżeli chodzi o te skrajne rozmiary, my zapraszamy do nas do pracowni, bo no, taka jest rzeczywistość, że te mniejsze rozmiary przeważnie są bardziej standardowe. Im większy rozmiar, tym na przykład proporcje się bardzo zmieniają i trudno jest zrobić taką rzecz na wieszak, żeby to nie był worek.
I dlatego bardzo często osoby tęższe po prostu szyją u nas na miarę. A u nas przeważnie szycie na miarę, cena zamyka się w takiej samej kwocie jak na wieszaku. A w sklepie, na przykład sweterki czy sukienki, od jakiego rozmiaru można kupić? No od XS do XXL. 2X. Tak, 2X. Tak. A i dla osób na przykład bardzo niskich, czy coś się znajdzie oprócz na przykład sweterków? Na pewno są niektóre rodzaje sukienek, które również dla niskich osób też będą odpowiednie, ale na przykład niska osoba w stosunku do osoby średniego wzrostu, na przykład pasma w zupełnie innym miejscu niż no, ta osoba o takim przeciętnym wzroście. I tutaj też albo dopasowujemy, bo mamy taką usługę, że po prostu panie z pracowni krawieckiej dopasowują, no albo znowu szyjemy. Aha, to znaczy, że można na przykład kupić płaszczyk czy sukienkę i jest opcja, że na przykład tak. Można zwęzić tak. Albo coś jak najbardziej. Dodać ewentualnie, albo skrócić jej nogawki. Jak najbardziej i bardzo często to robimy. Dziękuję. Mam nadzieję, że już wszystkie informacje zostały wyczerpane i że wszyscy będziemy zadowoleni. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zapraszamy do sklepu na ulicy Sławkowską w Krakowie. Firma nazywa się Belfama. Belfama, tak.